Dzień dobry, kochani. Witamy w kolejnych Coffee Talksach, w których poruszamy tematy związane z przyszłością pracy, życia w ogóle. Kasia Wojnar i Sylwia Lewandowska-Achlediani. W poprzednim odcinku bardzo tak intensywnie z energią witałyśmy Was z takiego momentu, gdzie byłyśmy w czasie łapania i pogoni za naszym balonem we Włocławku i pokazywałyśmy balony jako metaforę zwinności, o którą teraz bardzo mocno w biznesie chodzi. I jesteśmy w tym momencie pomiędzy lotami balonem, pomiędzy porannym o 6 rano i wieczornym o 18. I postanowiłyśmy sobie wyskoczyć tu w naszym cudnym, pięknym polskim Włocławku nad Wisłę, żeby trochę zwolnić. I to zwolnienie dało nam tak naprawdę, Kasia, i dało Tobie dużo fajnych, ciekawych wglądów i refleksji o współpracy, o tym, jakie mamy w ogóle nastawienie w życiu, w pracy, o co nam chodzi. Wiem, że Ciebie coś tak totalnie poruszyło. Co to było? Tak, ja sobie pomyślałam, słuchajcie, agile, bycie zwinnym, dynamicznym, bycie bardziej produktywnym, super, ale zadałam sobie pytanie, po co? Jakby co te firmy chcą osiągnąć, bo pomyślałam tak, że okej, weźmy już te roboty, niech zrobią, co mają tą zrobić. Tą robotę. Tą robotę, tak, no bo my w tym byciu ciągle właśnie więcej, lepiej, wyżej, chcemy jakby przybliżyć się w ogóle do robotów, czy do komputerów, jakby to jest niemożliwe, no jesteśmy ludźmi i jakby chciałabym, żebyśmy pielęgnowali to, co ludzkie, nie? Żebyśmy, gdzie tu agile właściwie nas zaprowadzi? Ile naraz będziemy zadań robić? Jak szybko będziemy myśleć? Jak przecież wymęczyły nas te 3 godziny rano tak, że już w zasadzie byłyśmy no, wypompowane przy takim właśnie mocnym skupieniu, zaangażowaniu, no też adrenalinie tutaj, większej. No tak, no bo właśnie, balony, wiesz, to jest sport ekstremalny, pytanie na ile biznes jest takim sportem ekstremalnym, to też prawda. Ale gdzieś ja sobie to znalazłam właśnie, że po co to agility w zasadzie? Jakby no właśnie, zamiast cieszyć się tym życiem, które mamy, zwolnić, niech roboty robią swoje, trzeba i tak będzie, jakby nie bójmy się tego, że one będą, że będzie i tak praca, żeby je nauczyć czegoś, trenować, sprawdzać i tak dalej. I myślę, że wiele jeszcze zawodów powstanie wokół tego, bo ja myślę, że to agility to jest lęk przed robotami, przed robotyzacją taką już zupełną, naszą, ludzką, nie? Że to my róbmy więcej, bądźmy jeszcze bardziej, żeby nas te roboty nie wygryzły, nie zastąpiły. Trochę coś takiego do mnie przyszło w tej przerwie, po tym mocnej dawce agility i takim właśnie fokusie, takim mnóstwo operacji wykonywałyśmy tam, wiesz, rano. Nie tylko my, ale piloci i to jest po prostu wyczerpujące. To jest wyczerpujące, ale wiesz co, tak sobie myślę dwie rzeczy na to, Kasia. Po pierwsze, że no właśnie, w zwinności pewnie chodzi o to, żeby nie tyle, żeby szybciej robić rzeczy, ale czy one mają od razu nam zwiększać ilość zadań, którą w związku z tym możemy zrobić w tym samym czasie. Czyli jeśli twoja robota wymagała 8 godzin dziennie, płynie na nas motorówka, płynie ostro. To może się ruszmy, pomimo tego slow, a zawracają. To czy to jest tak, że jeśli teraz dzięki metodom zwinnym my jesteśmy w stanie tą robotę wykonać, załóżmy w 6 godzin, to znaczy, że na 2 kolejne jednak coś nowego nam przywalą? No tak zazwyczaj, postępują menedżerowie, jeżeli unosisz tyle, to dają ci dalej, nie? Jesteś tak ambitny, tak świetnie robisz rzeczy, to jest taki standard organizacyjny, nie? Że jesteś fajna, efektywna, produktywna, no to to damy ci to dalej. I tutaj ty stawiasz wtedy granice, tak? Że jestem, ale jakby to jest enough, nie? I pytanie teraz, czy mądra organizacja pójdzie w to, żeby skrócić w ogóle tydzień pracy, dzień pracy i tym się zadowolić, czy jednak więcej i dalej, nie? No właśnie, bo my też mamy taką, przyznamy szczerze, że nagrywamy, jesteśmy we Włocławku w takim trudnym momencie chyba dla świata, kiedy się po prostu kawał świata pali i lasy w Amazonii, i Syberia, i tundra, więc jakby jest to dość przerażające i trochę dlatego sobie patrzymy na tą właśnie przyrodę, przestrzeń. I rzeczywiście jest pytanie, gdzie konsumpcja nas doprowadzi, czy te zwinne metody nie są takim urobotyzowieniem nas ludzi,
A może to jest właściwy moment, żeby rzeczywiście zwolnić? Wsteczny ruch w ogóle. Wiesz, mieć tą zwinność, ale żeby ta zwinność uwolniła nam czas, który możemy potem na przykład spędzić ze swoją rodziną, na swoich pasjach i po prostu nie napędzać niepotrzebnie fali konsumpcji, która też niekorzystnie wpływa tylko na planetę. Tylko właśnie korporacje tego nie zrobią, nie powiedzą stop. Musimy my powiedzieć, konsumenci, mniej po prostu konsumować, mniej używać, mniej jeść, nie wiem. Bo, mniej wyrzucać. Bo wtedy mniej będzie produkowane. Mniej wyrzucać, myślę mniej sobie. Mniej wyrzucać, tak. Bo tak naprawdę, wiesz, dużo się wyrzuca z tego, co jemy. Chcesz mieć nowy ciuch, chcesz mieć nowy telefon, nowy samochód, mam wrażenie, że nowy nam związek. Się, że nam się robi kolejny coffee talks. To bez wątpienia. Natomiast myślę, że z tego dzisiejszego chcemy Was po prostu zostawić w takim poczuciu, no właśnie, po co Ci są metody zwinne, po co chcesz je wprowadzić do organizacji. To jest fajny mindset i jednocześnie do takiego balansu zdrowego dobrze jest mieć też ten mindset równoważny, czyli taki, który też pozwala zwolnić, cieszyć się tym, co się ma, cieszyć się życiem przede wszystkim, bo praca jest częścią życia, a nie odwrotnie. Więc tego Wam życzymy. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy z cudnego naszego nadwiślańskiego Włocławka. Włocławka. Adios amigos, pomidoros.